Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was w kolejnym odcinku Rise of the Tomb Raider i zmierzamy tropem Baby Yagi. Gaddonut. A, silna ta Lara, ja myślałem, że będzie wyciągarki używać. Mocno uczęszczana. A tu jednak, patrzcie, wystarczyło, że pociągnie sobie ten Tegesa, nie? Czy to jest to wejście do grobowca? Czy to znaczy, że musiałem wejść tą jaskinią? Nie, coś słyszałem chyba. Kolejne egzotyczne zwierzę. Lara, znalazłam krótkofalówkę przy jednym z najeźdźców, których zabiłaś. Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Podczas gdy opatruję ranę, mogę monitorować częstotliwość najeźdźców. Dam ci znać, gdy usłyszę coś przydatnego. Spoko. Nie tak. Włączyłem celowanie tak przez przypadek jakoś. Tak na szybko. Dobra, mamy obozik. Mamy punkt umiejętności kolei. Jezu, jak te punkty szybko lecą. Coś stąd, może coś stąd, nie wiem, śmiercionośna kontra. Śmiercionośny unik. A, że szybsze zabijanie wrogów po cichu. Dobra, spoko, podoba mi się. Upgrade ekwipunku mam, proszę bardzo. Co mogę sobie zwiększyć? Mogę sobie zwiększyć kołczan, więcej strzał, fajna sprawa. I tu też jedna skórka potrzebna. Aha. To są. Dobra. I mogę jeszcze tak, albo więcej amunicji, albo. Amunicja do pistoletu. Albo tam jest do shotguna. To amunicja do pistoletu na razie. No do shotguna jeszcze nie mam, to wiecie. Nie ma co. Dobra, bo zabiłem egzotyczne zwierzę i mi się nowe upgrade'y takie fajne odblokowały. Spoko. Podobuje mi się. Ale czy to jest tak? To jest to całe wejście do grobowca? Tu jest obóz jakiś poza mapą całkiem. Na temat złowrogiej doliny. Moi ludzie trzymają się z dala od tego miejsca. Unikają go od wieków. Ale gdy nadeszli Sowieci, próbowali założyć w dolinie posterunek. Rozłościli Baba Jagę, a ta doprowadziła ich do szaleństwa. Dziadek opowiadał mi o niej. Żyje w magicznej chawce, która może chodzić na kurzych łapkach. Co? Serio? Wierzysz w to wszystko? Chatka na kurzych łapkach? Ufam dziadkowi. Był w gułagu, gdy Sowieci zabrali babcię do doliny, aby pomogła im w badaniu ruin. Wiedźma zabiła ją, a dziadek nigdy jej tego nie zapomniał. Ale wiedźma rodem z rosyjskiej bajki? Brzmi mało prawdopodobnie. Po prostu uważaj na siebie. W dolinie coś jest. Nic dobrego się tam nie dzieje. Zakładam, że to jakiś mit, albo kurwa twórcy gry mieli naprawdę kurwa dobrą bekę, żeby coś takiego zrobić. Znaczy to jest cały ten grobowiec? No, wyzwanie ukończyłem, wejście do grobowca. Tak. Opcjonalny grobowiec. Miło. Laro, czekaj, odbieram transmisję. Musisz to usłyszeć. Strażnica, zgłoś się! Potrzebujemy natychmiastowej ewakuacji! Szlak. Co tu, diabła? To chodzi... Jak to? Jak? Jo, har, a, la, ra! No, coś jak... Słyszałaś? To na pewno wiedźma! Zdecydowanie coś się tam dzieje. Cokolwiek to jest, dojdziemy do sedna sprawy. Okej, coś tu się wyprawia bardzo niedobrego, ale tak, mamy tu grobowiec. To raz. A dwa, żeby dojść do tej Baby Jagi, musimy iść tam. Oni to musieli dodać chyba, ja nie pamiętam w Let's Play, żeby tam była ścieżka. Przynajmniej bardzo tego nie kojarzę.
Dobra, tam mogłem się chyba zrobić sobie... linę mogę sobie zrobić na później, na górę z powrotem, bo tutaj już nie ma przejścia, nie? Ale dziwnie się zaczepiała tymi czekanami w tym momencie, ale dobra. Coś czułem, że to się rozwali. Coś czułem. Tak dziwnie zareagowałem. Nie trzeba wchodzić do starej świątyni. Kieruj się w dół do drewnianej kładki przy urwisku. Powinna do niej prowadzić lina. Tą ścieżką dojdziesz prosto do doliny. A ja chcę wejść do świątyni, bo to jest grobowiec. Takie mam wrażenie. O, za mną jest toroba badacza? No i to są pióra. Po lewej trochę niżej. A, jest. No tak, to są torby badacza. Boże, ja myślałem, że tu jest coś innego. No i zaraz za mną jest zestaw survivalowy. Jak fajnie. Pewnie tu gdzieś. Nie, dwie skórki. Aha, pozostałe zestawy są w środku. Dobra, obszarmy grobowiec, bo to jest, wiecie, grobowiec to jest jakaś część kolejna do mojego wspaniałego wyposażenia. Mam jakieś drzwi, tu mogę sobie czymś pokręcić. Niech to odważnik się zablokował. Aha, nie mogę przejść dalej, dobra. Gdyby udało mi się opuścić bramę, mogłabym wspiąć się wyżej. Mamy dokumencik. Gdyby nie to miejsce, to boskie dzieło utkane z wiatru i skał, bylibyśmy straceni. Każdy z nas dobrze zna historię zwiadowcy, który znalazł to miejsce. Jednak większość z nas nie wie, jak bliscy byliśmy śmierci. Błądziliśmy po górach bez pożywienia, bez nadziei. Zaczęliśmy nawet wątpić w samego proroka. Jednak zwiadowca usłyszał dźwięk i pomyślał, że to znak. Zwabiony dźwiękiem muzyki samotnie wspiął się na te urwiska i stamtąd ujrzał nasze wybawienie. To sanktuarium jest nie tylko upamiętnieniem jego odwagi, ale również siły naszej wiary. No, dość interesująco. No i mamy jeszcze jedną mapkę. Było tu jakieś sanktuarium. Pielgrzymi przychodzili tu okazać cześć. Aha, tu leży dokument. Spoko. Jeszcze gdzieś tam jest artefakt. Złowroga dolina jest już niedaleko. A, to jest w środku. Pójdź drewnianą kładką przy urwisku. Dobra, zaraz, moment. Ja tu mam grobowiec, babo. Aj, halo. Ja napraw grobowiec. Grobowiec jest very important. No, w sumie to się stoję nad monetami. Ej, jaja. Nie zauważyłem ich wcześniej. Dobra, tu coś mogę zrobić. No. Zamknę sobie to. A, tam mi się ten. Na szczęście odważnik jeszcze działa. Co ja tu mogę zrobić? Mogę za to przyciągnąć? Aha, mogę sobie chyba go ustawić na jakiejś wysokości. Chyba go rozbujać. Tak mi się wydaje, żeby on tutaj mi ten lód zniszczył, nie? Czy nie bardzo? Dawaj, ciągaj go, Tulara. Nie, chyba nie o to chodzi w tym momencie. Przez to nie przeskoczę. Mam jakąś ścianę, tam mogę coś chyba rozbić. Wait a second. No bo co, no to mogę sobie zamknąć całkiem. Albo całkiem otworzyć. I to tyle.
Coś tu się podziało. Aha, widzicie, on tutaj uderza. Ale jakbym... Jak ten wiatr dmucha, to on sobie gdzieś tam uderza, nie? Widzicie, sam z siebie. No tutaj bym musiał mieć dobry timing z wiatrem w tym momencie. Nie wiem, czy to o to chodzi. Kurwa mać, co tam zrobić? No to jest ta kolumna. Tam w ogóle jest tutaj pierze. Spisane rozważania. Miejsce rozmyślań. A jak to opuszczam sobie tak całkiem nisko? Jak wezmę tylko troszeczkę do góry. Niech ten wiatr zawieje, co? To widzicie, on tak tylko trochę to przesuwa. To tak niedobrze, kurwa mać. Muszę ten lód jakoś rozbić. A jakbym to spróbował w drugą stronę? Nie, tu się nic nie da zrobić. Muszę się przekonać, co jest za tymi drzwiami. Tylko jak? Gro, jak? Gad, donut? No to muszę coś z tym odważnikiem zrobić, ewidentnie, no. Nie, 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 bo jak jest za wysoko, to się z nim nic nie dzieje. A tak to sobie on tu uderza, ale kurwa uderza w tą kolumnę, a ja nie chcę, żeby on uderzał w kolumnę. Stąd go nie trafię nawet. Nie przeskoczę tam. Co ja tu mogę zrobić? No, poczekajcie chwilę, ja to sobie sprawdzę. Obadam, zaraz wrócę. Aha, dobra, bo ja tu nie rozkminiłem jednej ciekawej rzeczy, że jak zamknę te drzwi, to mogę wchodzić po belkach, kurwa, no. Dobra. Spoko, luzio, zaraz to się ogarnie. Tyle będę mógł wejść tam. Ja nie zauważyłem tej białej plamy w ogóle. Jezu, ja ślepy jestem. Się patrzyłem cały czas na ten odważnik, czy coś z nim mogę zrobić. A to nie o to chodziło. Dobra, wszystko jasne. Już wiem, jak mam przejść na drugą stronę. No i to mi się podoba. Może uda nam się zrobić grobowiec jeszcze tą babą Miagę. To by było w ogóle fajnie. Wygląda, jakbym mógł zrobić tak. Tu sobie coś pokręcić, nie? Ale... Co mi to da? A, teraz jest za nisko. Dobra. Dobra, wiem. Teraz stąd mogę przejść z powrotem do środka, opuścić sobie tego skurwiela. Czajcie. Czyli otwieramy drzwi, ten będzie niżej. I będzie można to sobie naciągnąć i puścić w odpowiednim momencie wtedy. Tak. Teraz lepiej. O, nawet tu coś rozbił znowu. Dobra, ale czekajcie, bo tu jeszcze dokument jakiś leżał, nie? No, jakiś leżał. Podobno nie sposób zapomnieć chwili, gdy po raz pierwszy usłyszało się ten dźwięk. Przyprowadzili mnie tu rodzice, abym mógł zobaczyć tajemnicę za sanktuarium. Kiedyś ja również przyprowadzę tu swoje dzieci. Podobno bez muzyki gór nasi przodkowie tułaliby się po całej ziemi aż do śmierci. Jednak te góry wezwały ich, by tutaj osiedli. Mnie również wzywają. No ciekawy motyw, nie powiem. Czekajcie, zaznaczę sobie od razu tego artefakta. On jest po drodze tam do Baby Jagi. Ale żebym, wiecie, o nim po prostu pamiętał, nie?
Teraz tak. Strzał to. Szybniemy. Nie wiem, czy ja to teraz naciągam. Naciągam, dobrze. Mam taka, wiecie, trochę kamera, że nie widziałem, nie? Co to za wajcha? Tak, i musi być, kurwa, idealnie z tym wiatrem, nie? Muszę popracować nad wyczuciem czasu. Super, teraz mi wiatr będzie przeszkadzał przy celowaniu. Okej, udało się. Cudem, ale się udało. No, dawaj, ściągamy to z powrotem. Chyba nieważne, w którą stronę będę kręcił, to i tak się przyciągnie. Tak mi się wydaje. Pięknie. Teraz muszę tylko otworzyć drzwi. Czyli z powrotem tu i otwieramy tamte wrota i jest pięknie. Się wszystko rozwala przez te, kurwa, odważniki. nice. Ciekawy widok. A, takie fajne zejście do księgi. Naturalna formacja. Jeszcze oni tu drążyli jakieś tunele. Fascynujące i przerażające jednym słowem. O, monetkę znalazłem. To jakaś księga. Zawiera rozważania na temat siły woli. Wewnętrzna moc. Krytyczne obrażenia, jak nazwę miło czas barwy na szalone. Zdrowie zregeneruje się automatycznie, zdrowie zregeneruje się natychmiastowo, tylko raz podczas danej walki. O! Zajebiście. Fajna sprawa, wiecie, to tak jak miałem tą hardkorową sytuację z tymi, kurwa, metalowymi łbami. To się przyda, No tak, bo to są umiejętności w... tych innych, tych są... no... w kryptach są... ten, części upgrade'owe, znaczy ten, części broni. Ceremonialna szata mszalna kapłanów. Dobra. Artefakcik zebrany. Lecimy do Baby Jagi. Skąd ja wiedziałem, że to będzie strzelało? Nawet jak będę, wiecie, biegł tutaj blisko od tego, będzie się robiło takie odgłosy, potężne pękania. Mamy obóz. Jest tu mały obóz. Wygląda na to, że dziadek dotarł przynajmniej tak daleko. Jesteś blisko doliny. Jestem blisko doliny i coraz bardziej się zaczynam bać. Nie wiem czemu. Przeraża mnie ta Baba Jaga, tak na swój sposób. Patrzcie, to jest, kurwa, ja idę całkiem od dupy strony, a tu jest tyle rzeczy. Dobra, tu mamy artefakt. On jest gdzieś tam. Tu też mamy jakieś artefakty. Jak tam wejść w ogóle? W sumie tu coś pozbierałem. Nie wiem kiedy. Siekiera. Jakieś rakiety do chodzenia, wiecie, takie ten po śniegu. Ej, nie to. To. Rozumiem, że mam iść tam. Jezu, przerażająca miejscowa. Nadia, chyba znalazłam złowrogą dolinę. Nie wiem, czy to Baba Jaga, ale coś tutaj jest. Ostrożnie, to jej teren. Nadio, moja wnuczko. Zapewne już się dowiedziałaś. Wyruszam do doliny, by zabić wiedźmę, Baba Jagę. Chcę pomścić twoją babcię. W naszej dolinie pojawili się uzbrojeni ludzie, którzy przylatują tu helikopterami. Nie wiem, czego chcą,
ale wiem, że jeśli mam wyruszyć w drogę, to jest moja ostatnia szansa. Zasługujesz na to, by poznać prawdę, by dowiedzieć się dlaczego. Twój dziadek nie jest mądrym człowiekiem. Dzięki ciężkiej pracy stałem się dobrym człowiekiem ze względu na twoją babcię. Jednak nie zawsze tak było. Przybyłem z zachodu. Tam, nawet w małej wiosce, mieszkają tysiące ludzi. Byłem leniwym młodzieńcem i marzyłem o łatwym życiu. Dlatego wstąpiłem do partii, by zasiąść za wygodnym biurkiem w wielkim mieście. Jednak przysłano mnie tutaj, na koniec świata. Miałem nadzorować kobiety i mężczyzn przy pracy. Patrzeć, jak umierają tu z głodu. Miałem uczestniczyć w ich karze. Wiedziałem, że czynimy zło. Nie wiedziałem jednak, jak z nim walczyć. I wtedy spotkałem ją. Przerażające trochę. To jest dziwny motyw strasznie z tą babą Jagą. Nie mam umiejętności, mam ulepszenie broni. Oczywiście ulepszymy kałaszka. Dodamy mu to. Stabilizowanie odrzutu. No łatwiej się będzie strzelało na pewno. Nie wiem, czy nie zostawić sobie na razie kałasza jako broni głównej. Ze względu, że chyba łatwiej będzie nim zabić babę Jagę niż czymś innym. Co my tu mamy? Potrzebna chyba jakaś strzelba by była. Albo nie, tędy się nie da przejść nawet. Dobra, idziemy dalej. Kolejny dokument. Pierwszy kontakt z tubylcem w podeszłym wieku miał miejsce o 7.00. Z początku uznaliśmy, że bierze udział w ataku na obiekt, ale oddalił się, zmierzając w kierunku części kanionu nieoznaczonej na mapach. Otrzymaliśmy zgodę na podążanie za nim w bezpiecznej odległości, po czym natknęliśmy się na ruiny oraz inne interesujące ślady. Staramy się zachować spokój, jednak zdaje się, że dokonaliśmy ważnego odkrycia. Chyba zgarniemy premię za to znalezisko. Czyli ktoś za nim idzie, co? O kurwa, ej! Jezu, jak to mnie wyniosło? Kurwa, gdzie ja jestem? Ej, tu były te artefakty wszystkie. Aha, to po drodze chyba coś ominąłem wcześniej. Nie wiem, zaznaczę sobie ten w razie czego. Idziemy. Tutaj mogą być, kurwa, te frajery, że tak powiem. Wiecie, te kurwa strójcy. O Jezu, narkotyczne stany mnie tu jakieś wprowadzają. Jakiś pyłek. Kwiat. Co mówisz? Co mówisz? Nie rozumiem cię. Coś jest nie tak. W głowie mi się kręci i... O nie, o nie. To... Za późno. To mi się... Jesteś problem. Nie mogę wyjąć broni. Jezu, jakie wiksy się tu dzieją, pomocy, ściany wibrują. Nie, to musi być sen. To nie dzieje się naprawdę, to nie może być. To trupy się za mną oglądają. No w sumie, kto by się nie obejrzał z Alarą, nawet trupy się oglądają. Patrzcie, jaka sexy laska. Mogę chociaż mapkę odpalać? Mogę. Idź dalej. Raczej nic tu nie znajdę, muszę podążać tylko przed siebie. Laro. Tato? Dobra, tu w lewo. Nie, to niemożliwe. Nie, nie mogę w lewo, muszę iść tak. Nie. Chwila. Chwila. Gdzie ja jestem? A jak daleko prowadzi ta ścieżka? Chodź tu. To się nie dzieje naprawdę. To nie on. Tato, przestań. Boże! Aha, jakieś kółko dziwne zatoczyłem, dobra. Muszę się stąd wydostać. Nie wiem, gdzie mam iść w ogóle. Tu? Chyba nie, ale... Ta mapa nie jest jakaś zbyt dokładna. Gdzieś wlazłem, ale kurwa gdzie? Ale faza, ja pierdolę. Kim jesteś? Czemu to robisz? Przestań! Przestań do diabła! Dla mnie
A dobra, wiecie, nie doszedłem tutaj. Nie. Idę po prostu przed siebie. Kim jest? No i patrzcie i... Ej, czy ja jestem strasznie przerażony w tym momencie. O kurwa! To niemożliwe, to tylko mit. Ona tu jest. Przykro mi, Laro. Nie ma powrotu. Zginiesz tutaj. Zginiesz marnie. Zginiesz marnie. Tak, Majko, Angkor. Czy ja mogę do niej strzelać? A! Wilki! Pomocy! Jezus Maria, dlaczego one są tak aż blisko mnie? Ej, zrzucił mnie, kutasiarz! Halo, bąbel! Boże, one są wszędzie! Pomocy! Kurwa, skacz, Lara, nie wiem, rób cokolwiek. Ej, to jest chyba w miarę spoko, nie? Jestem prawie martwy. Nie wiem, nie mogę stąd uciec w żaden sposób chyba. Nie mogę się... Ja myślałem, że mogę tam wejść. Dobra, nie mogę. Chujnia. Muszę strzelać do tych wilków. Ja muszę też przeładować. Czy ja nie mam amunicji? Kurwa, no. A nie, amunicji, dobra, spoko. Gdzieś tu biegały jakieś. Jezu, mysz i klawiatura. Oła. Co ono teraz odjebie? O mój Boże, nie! To nie może być! No dalej, twój ojciec czeka na ciebie! Nierealne! God damn it! Boże, te wilki, one były przerażające. Niby strzał dwa wystarczały, ale naprawdę nie mogłem ich trafić. Przynajmniej tak myślę. Gdzie ja jestem? Co się stało? Zaczęłaś kaszleć, mówiłaś coś o kwiatkach i pyłku, a potem cisza. Myślałam, że wiedźma cię zabiła. Chyba miałam halucynacje. Boże, mam nadzieję, że to były halucynacje. Halucynacje? W dolinie rośnie kwiat, który daje wizję, ale jego działanie jest zbyt słabe. Masz pojęcie, co to za miejsce? Widzę rury i przewody. Chyba radzieckie. To musi być posterunek, który Sowieci założyli, aby badać ruiny. Moja babcia była uczoną, sprowadzili ją tutaj, aby pomogła w badaniach, ale... To był ostatni raz, kiedy dziadek ją widział. Ocalał tylko jeden człowiek, oficer, który wydostał się stamtąd kilka tygodni później. Wiedział, że wiedźma zmuszała ich do różnych rzeczy. Że to nie jest wiedźma, tylko po prostu ktoś, kto kurwa wykorzystuje te kwiatki do własnych kurwa niecnych celów. Przynajmniej takie mam wrażenie. Dobra, mam tu przeszukać w poszukiwaniu wskazówek. No ciekawe, jak tam dziadek Nadi w ogóle, czy coś mu jest, czy nie. W ogóle mam pół godziny odcinka, kurwa, skończyłbym to tutaj.
Tam coś leży. Super. Tak, skończymy sobie tutaj odcinek. Dokończymy tą babę jak w następnym. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i zobaczymy, jakie wiksy będą się dziać jutro. Trzymajcie się. Bye bye.